Siemano, witam was po raz kolejny na moim kanale. Jest to gameplay z konsoli PlayStation 4 i jest to oczywiście Battlefield 4, M16, A4, same czwórki, powtarzam, 4, 4, 4. I teraz mamy wynik 12 do 6, słuchajcie. Także to jest tyle co do gameplayu, a tak naprawdę chciałem porozmawiać się o tym, że nawiązałem współpracę z portalem graczy. Takie jest portal graczy. Będę z nimi współpracował, jak już widzicie. W poprzednim moim filmiku jest to filmik zrobiony na potrzeby właśnie tego portalu i na mój kanał go też rzuciłem oczywiście. Słuchajcie, logo właśnie macie tutaj na górze z lewej strony. Ich strony, proszę was o to, żebyście tam zerknęli, sprawdzili, może wam się coś tam spodoba. Słuchajcie, moim zadaniem jest tam ogólnie to, żeby więcej konsolowców zainteresowało się tym portalem. Prawda, jeżeli chodzi o pecety, to jest to profesjonalny portal, gdzie tak naprawdę dużo jest e-sportu, różnego rodzaju gier, jest naprawdę duże forum, duża grupa ludzi. Współpracuje z nimi też Mr. Cocosfly, także jest tam troszkę znanych osób też, setka z nimi współpracuje również, słuchajcie. Także mam nadzieję, że to w jakiś sposób przyczyni się do rozwoju mojego kanału. Ja oczywiście też nie chcę tylko brać od nich. Chcę też dawać na pewno jakieś fajne filmiki tam będę wgrywał na ich kanał. Tylko słuchajcie, jest taki trochę problem z tematyką, bo to nie mogą być takie właśnie filmiki jak ja tutaj robię, że sobie gadam jakieś pierdoły, bla bla bla. To muszą być jakieś takie ciekawe rzeczy, więc myślałem też nad newsami, jeżeli chodzi o konsole PlayStation 4, jakieś nowe gry, jakieś nowe funkcje, jakieś nowe ciekawostki, które wychodzą. Coś w tym stylu, jakieś newsy robić, takie rzeczy. Więc zobaczymy, jak to się przyjmie. No i słuchajcie, będę teraz na Twitchu dużo streamował. Także tu wszystkie linki macie w opisie do strony portalu graczy, do ich YouTube'a. Jestem teraz w sumie menadżerem YouTube'a też, portalu graczy, więc mogę sobie tam wgrywać filmiki, mogę robić to samo, co mogę zrobić ze swoim kanałem, czyli też kasować filmiki, czego nie zrobię na pewno. Nie będę tam nic mieszał. Mogę na pewno wgrywać filmiki, mogę... to samo, co na moim kanale w sumie. Słuchajcie, co do Twitcha, to macie też link w opisie. Ja tam OBS-a właśnie próbuję ogarniać, nie wiem, czy mi to się to uda, bo ten OBS jakoś mi tak z Elgato nie bardzo współpracuje. No zobaczymy, jak to będzie, także na pewno jakieś eventy będą przez portal graczy organizowane i ja będę też streamował, postaram się jak najczęściej tam streamować, także słuchajcie, co do tego, kiedy będą te streamy, no to myślałem też, żeby zrobić swój fanpage na Facebooku, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie, dajcie mi tutaj znać oczywiście w komentarzach, co o tym myślicie, czy warto zakładać fanpage. Przekroczyłem właśnie 700 subskrybentów, 703 subskrybentów na dzień dzisiejszy, czyli bardzo ładnie to wszystko idzie do przodu, słuchajcie, więc możliwe, że jest sens robić ten fanpage. W ten sposób informowałbym was o oczywiście jakichś live streamach na YouTubie, czy też na Twitchu, tak jak mówię, zerknijcie na Twitcha, dosyć często teraz będzie jakieś takie niezapowiedziane live, tam coś będę grał, także warto zobaczyć, słuchajcie. No i zobaczymy, jak z tym fanpage'em będzie, czy mi się uda, czy nie, czy po prostu zlajkujecie go, to by było dla was też pożyteczne i dla mnie, żeby was informować o różnych rzeczach. Słuchajcie, jeszcze jedna kwestia o rozmowa z Pingwinem Bell w najbliższym czasie będzie nagrana. Muszę po prostu się skontaktować z Pingwinem, bo naprawdę przez tydzień, ponad tydzień, w ogóle nie widziałem go na oczy. Na PlayStation 4, jak ja jestem, to jego nie ma, więc nie wiem, jak się tam z nim skontaktować, nie wiem, czy dużo pracy ma, czy coś w tym stylu, ale powiem wam, że w najbliższym czasie, jeżeli uda mi się coś
wyhaczyć jakąś wolną chwilę, żebym ja jego też jeszcze znalazł na właśnie konsoli, żebym z nim pogadał, to wbijemy się na Skype'a i nagramy tą ten właśnie taki luźną rozmowę, luźny wywiad, wasze pytania, tam parę fajnych pytań jest. Ja też mam jakieś tam swoje wymyślone pytania, także zobaczymy jak to będzie, mam nadzieję, że wam się spodoba ta seria. No już jakiś czas minęło, odkąd zapowiedziałem ją, ale tak jak mówię, no chwilę to potrwa, zanim to wszystko się dogra. Także to tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobał, to gameplay był dosyć dynamiczny. Battlefield 4, tak żeby nie było, że cały czas Ghost, bo wiele osób też lubi Battlefield 4. Także to tyle, zerknijcie na Twitcha, zerknijcie na link w opisie portal graczy, pamiętajcie, zobaczcie co tam ciekawego was interesuje. Tyle z mojej strony, na razie, trzymajcie się, do usłyszenia w następnym filmiku.